Siemalgiska, tutaj Frer, a to będzie 55. część Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części zajęliśmy się właśnie terenami klanu Ognia i zadaniami w klanie Ognia. Sroki, zapewnienie zaczenia, tak. No, zabiliśmy tutaj właśnie tych orków z obozu, właśnie też z naszym tym towarzyszem, wojownikiem. Nie pamiętam, jak się nazywał, tak. No i pozbyliśmy się wilków, troszeczkę zwierzątek, no wilki były dla nas największym problemem, a w tej części wyruszymy do klasztoru. Tak, klasztor jest to właśnie jedyne miejsce, gdzie zebrali się magowie ognia, właśnie takie, to jest jeden z tych miejsc, gdzie są magowie ognia, tak, którzy są, można powiedzieć, są ugrupowani i chcą, można powiedzieć, odzyskać moc runiczną. Najbardziej interesuje się tym nasz stary kumpel Milten, tak. I do niego właśnie wyruszymy. Tutaj ta droga nie będzie trudna, można powiedzieć. Zaraz trafimy na ogro, właśnie tutaj są ogry. Dobra. Dobra. Nie ma pana. I ciebie zaraz też nie będzie przy okazji. Ładnie. Okej. Okay. No, jeszcze będą jeszcze jakieś wilki. I tylko tyle będzie właśnie. O, żyła rudy fajnie. Wykopmy tutaj właśnie. Zdobędźmy więcej rudy. I więcej tym lepiej. Dobra. Tak. Jak mówiłem, pójdziemy do klasztoru. To już wiemy, tak. Oddamy właśnie... raczej temu, może powiedzieć, magowi powiemy właśnie propos tej księgi lodu, oddamy ją. No i o tym właśnie, że ten, może powiedzieć, posiadacz wcześniejszy niej został przeklęty, tak. Zapiszę sobie, tak, wezmę tutaj sobie piwo albo wino wypiję w tym gotiku, teraz nie na pewno. Jup, dobra, no i, o, i żeby mieć więcej wytrzymałości, tak, wypiję sobie wodę i ruszamy. Tak, jeszcze będzie czekać nas tutaj jeden wilk. O, kolejne żyły, a to ci. Dobra, tu jest żyła złota teraz. No dobra, wdobądźmy, może powiedzieć, wdobędźmy złoto. Sorki, jak chcę przynieść zaczenia, to koty szumy w moich gameplayach. Dobra, no mamy złote samorodki, dobra. Ile tu ciekawe będzie tych wilków? Dwa są, okej. O, widzę kolejne złoże. Dobra, kolego, pa. Opa. Jeszcze jeden cios, nie macie. Dobra, z głowy. No i mamy z głowy wilki, tak, lodowe. Oj, są bardziej wytrzymałe niż, można powiedzieć, ich, można powiedzieć, kuzyni z Myrtany, tak. O wiele wytrzymalsze są. Są w zasadzie dla mnie porównywalne do wargów. Ale mi się wydaje, że wargi dają więcej expa. Albo tak, albo tyle samo. Nie pamiętam ludziska, naprawdę nie pamiętam. W tej części na pewno nie będziemy mieć levela. Prawdopodobnie tak. Dobra. Weź i ruszajmy się. Dun, dun, dun. Dobra. O, gro, proszę. Dziękuję. Dawaj, dawaj. No już mamy, można powiedzieć, te właśnie schody wykute i te drewniane. No i zapiszmy, tak. No, dobra. Będzie zaraz 800 save'ów. No, dosyć dużo gramy w nią. No raczej w tą grę, w kotika naszego. Okej, no dobra. Nie wiem, a jest jednak tutaj ten peran. O. Witam cię, wędrowcze. No, witam, witam. Jesteś naszym pierwszym gościem od kiedy? Od kiedy pojawił. Dobrze, zobacz. Co tu teraz robisz? Co robisz? Wypatruję wybrany. Mistrz Altus powiedział, że nadejdzie. On nas ocali. To ja. Jestem wybrańcem. Przestań. Z takich rzeczy się nie zatruj. Wybraniec z pewnością. Co to za nowy mag? Milton. Jest tu od niedawna. No, nasz stary przyjaciel. Nawet go nie ciągle siedzi w Jest tu Milton? Znasz go? Jest trochę wciąż taki młody, lecz... Lecz co? Wydaje się być taki dorosły, tak jakby wiele doświadczył. No. Oj, smoki i te różne.
raz objawiał się tam Luffy. W ramach podziękowań wznieśli ten klasztor. No. Co Milton robi w jaskini? Prowadzi badania. Zabrał tam ze sobą stosy książek z biblioteki. Chce właśnie tą magię runiczną paladynów odbudować, właśnie. No i miał ze sobą kuchnię. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Obecnie jest nas niewielu. Większość zginęła podczas wojny. Czemu ja tak mielę językiem? Powinieneś iść pomóc. Cieszy się. Mogę. No dobra. Nauczysz mnie posługiwać się. Nie. Jedynie mistrz Altus i mistrz Dargot są... Ja temu Dargotowi właśnie musimy dać Księgę Lodu. Potrafię używać jedynie zaklęć ze zwojów. A i to męczy mnie znacznie bardziej niż po... Próbowałeś używać mix? Nie. Występują tu bardzo... Możesz dać wtedy znowu. No dobra, no to będziemy musieli dać prędzej czy później, bo te mikstury, on będzie miał dosyć ciekawe towary, tak? Alchemik. Zobaczmy co właśnie, czy ten alchemik ma. O, pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje towary. Dobra, mamy mikstury many i zaraz mu je damy, żeby zdobyć trochę expa, tak? Proszę bardzo. Co dostanę w zamian za mikstury many? Cóż mogę ci? Złoto będzie najlepsze. A może złoto? Zobaczę. Potrzebuję okrągły. Tak, nie przejmuj się tym. Oto twoje mikstury, proszę. Doskonale. Oto twoje. Jeśli szukasz też czegoś innego. Ja chyba się zwróciły. Dobra, pokaż mi swoje towary. Szata ognia, okej, okay. Plasterowy został. Mi ognisty deszcz, ho, ho, ho. Drogi Drachaj, mam tych kilka zwojów. Weźmy tutaj te właśnie, te zwoje właśnie. Zajmuję tej roślinki. O kurde, niby takie super. Ajcie, ajcie. Dobra, dużo oręż, to jest znaleziony. Ojoj, dobra, sprzedajmy to. Nauk złoto koleś. Dobra, i ruszamy. Zobaczyć kolejnych magów i alchemików i takie inne tam. No raczej kolejnych tam magów. Dobra, pokaż mi swoje towary. Biorę twoje roślinki, dziękuję. Prawdopodobnie i tak nie będę miał tylu, ile trzeba. Pokaż mi swoje towary, dawaj. Okej. Dobra, ten nie będzie z nami gadać, okej. No dobra, ruszmy teraz tutaj na górę do tych magów, tak. Tu nikogo nie ma, okej. Nie ma żadnych książek ani kufrów, szkoda. Dobra, tu powinna być jakaś książka, może z niej coś się nauczę. O, jest. Dobra, nauczmy się coś. No, to bardzo ciekawie i fajnie. Okej, mamy alchemię. 40 punktów prawie. No, jakoś to będzie. Dobra. Dawaj, przyciśnij się. O! To ten ziomuś. Dobra, szukam starożytnej wiedzy. Przyszedłem w ważnej sprawie. Chcę się tylko na razie rozejrzeć. Na razie tak prosty dialog pomówmy. Raczej rozmówmy z nim prosty dialog. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany personel. Nie możemy. Wróć do mnie, kiedy już będziesz wiedział czego. Dobra, ludziska, jestem, miałem Hero VZW, no i dzień później próbuję właśnie nagrać tą, no w zasadzie teraz kontynuację tej części, ale okej. Dobra, a ja się pytam, chcę się tylko rozejrzeć. Górne komnaty są do twojej dyspozycji, ale proszę. Oj nie, raczej nie będę kranąć, nie bój się. W niższych komnatach znajdują się najstarsze pisma w bibliotece. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany. Tak, jest tam właśnie książka, która informuje właśnie propos Akaszy, tak? Ale niestety jak ją przeczytamy, pojawi się demon, tak? Ale na razie nie będziemy jej czytać. Szukam magii starożytnej wiedzy. Tak, klasztor jest to jedyne miejsce, gdzie są magowie ognia. W dosyć większej ilości niż w Myrtanie, w takim, można powiedzieć, skupieniu. Dobra, przyszedłem w ważnej sprawie. No okej. Znów będę czytać. O co chodzi wędrowcze? Sonia, wojowniczka z... Znam Sonię właśnie, to bardzo dobrze.
Właściwie to bardzo dobrze, sorki. Dobrze, zatem przejdę do sedna sprawy. Znaleźliśmy wiecznie żyjącego. Dobry panie, nie rób nic pochopnie. Bo inaczej może być źle, nieśmiertelnie źle. Wiecznie żyjący, czy ty w ogóle sobie zdajesz sprawę, o czym ty mówisz? Jesteś pewien, że to on? O tak, całkowicie, z tym podwójnym głosem był nieco przerażający. Podobnie jak wtedy, kiedy byłem w obozie sekty Kornis, ale to bez znaczenia. Co się stało potem? No, był taki śniący jego guru od bagiennego ziela, ale o nich chyba ci nie chodzi. Fork, jak to mylę się. Nie, o tych nie chodzi. Chciałbym widzieć, co się stało z wiecznie żyjącym. O kurde, płyta mi się na szkie włożyła, mój cudowny odtwarzacz, stary jak świat, który ma 5 lat. Czekajcie, może płytę tylko tutaj? Okej. Prawda. Władnik Fubart z Kroną Wilka wykradł sobie księgę lodu. Tym samym oddał go pod kontrolę wiecznie żyjącego. Z każdą kolejną godziną on coraz bardziej tracił kontrolę nad ciałem. I w pewnym momencie to jego ciało zaczęło służyć nowemu panu, a dusza jego biedaka zostanie wygnana w odmęty ciemności. Sorki za błędy. Otrzymałem księgę lodu od Fobarta i oddałem Sony. Mniej więcej o to chodzi. Sorki, jak to, że no pomyliłem się albo takie inne? Rozumiem. A możesz mi powiedzieć, co się stało z Fobartem? Fobart wciąż żyje. Tak, on żyje, jednak prawdopodobnie jest zbyt słaby, by dłużej się opierać wiecznie żyjącemu. Skoro tak, powinien znów zobaczyć się z Fubartem i zakończyć jego cierpienia. Mam go zabić? Zdecydowanie tak. Co się stanie z duchem wiecznie żyjącego? Prawdopodobnie poszuka sobie nowego gospodarza, ale uda mu się tylko wtedy, gdy ofiara będzie posiadać księgę lodu. Poza tym ofiara musi być bardzo silna, bo jest dość bolesny proces, przynajmniej tyle w tym dobrego. W takim znów poznaniu o tej księdze. Tak. Zrób to, musisz zniszczyć to złośliwe paskudztwo. Ciekawi mnie, jak sobie z tym poradzi. Dobra, to wszystko propos tutaj z książką. O co chodzi? O, mamy towarzystwo. No, jestem nowy. Chociaż ten głos. Tak, on rozpoznał nas, że jesteśmy zbawcą. A to jest szata Maga Ognia z Gothica 2. Kojarzę ją. Nie ma sprawy, ziomuś. W porządku, nie ma sprawy. W porządku. A kogo się spodziewałeś? Kto ocali nas ocalę was, będę walczyć za Inosa. Już walczę. Zobaczymy. Zobaczymy. Milton wspomina, ale zapewnia, że zrobimy wszystko. Tak. Dziękuję, jak co? Powiedział mi o twojej walce ze śniącym. No, trochę tego było. Jak udało, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał no. Jesteśmy najlepszą osobą do tego? Nawet ty kiedyś się o tym. Gdzie jest Milton? Przebywa przy frontowym dziedzińcu klasztoru, znajduje wystarczy, że nimi podobno. Okej, poszukuj pradawnej wiedzy. Ten klasztor to prawdziwa nasza biblioteka Targow. Nasz. Okej. Chcę się po. Kaplica jest dla ciebie. O, dzięki. Możesz mnie czegoś nauczyć? Wciąż jestem. O, dobrze. Jeśli chcesz. Co więcej, jestem też całkiem niezły. Jeśli potrzebujesz magii, porozmawiaj, na pewno nauczy cię. Dobra, przyniosę ci kilka ognistych pucharów. Milton będzie bardzo zaniesie prosto. Dobra, i to wszystko a propos Aldusa, teraz porozmawiajmy z Inosteinem, który będzie potrzebować zioła many. Nie jesteś stąd, prawda? Nie jesteś. Nie, pochodzę z Myrtany. Z Geldem. Dobrze, że tak zrobiłeś, że uciekłeś właśnie. O, kurde, sorki, że przewinąłem dialog. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie, ale nie. Aha, i co, sorki, jak jest to za stukoty i szumy? Nie zostaje mi nic dla czelatnika. Okej. Okay. To mam. Zdobyć, tak. Zechciał mnie uczyć. Okej. Może jakieś wziął i
Ile tego potrzebujesz? 50 sztuk. O kurde, dużo. Dobra, znajdę dla ciebie zioła. Och, wspaniale. Cieszę się, że w ogóle tu dotarłem. Możesz mi coś sprzedać. Możesz mi. Obawiam się, że wybór mam w Nordmarze. Ale chętnie sprzed. Dobra, pokaż mi swoje towary. Właśnie bym sobie kupił właśnie miksturki, o, te ziółka też od niego też bym sobie kupił. Tak, no to właśnie jak mówiłem, wczytałem save'a i teraz sprzedam te sprzedam teraz te kostury i te inne pierdoły. Dobra, dur złoto ziomuś, okej. Proszę twoje roślinki. No, jeszcze trzeba będzie 37, oj, to będzie dużo. Adrian. Z tobą, bracie. Czym się zajmujesz? Czym się tu zajmujesz? Badaniami. Przed tym incydentem z runami byłem mistrzem magii przemiany. A go wie, przedtem mogli sobie czarować, nie źle. Jestem tylko zwykłym wieśniakiem, ale krążą opowieści, że istnieją inne sposoby. Kamienie druidów. Jakie opowieści? Słyszałem o ludziach, którzy potrafili. Gdybym tylko ja potrafił to zrobić. Czego potrzebujesz? Czego potrzebujesz? Słyszałeś kiedy? Pewnie. Kilka razy ich spotkałem. Tak. Mają kamień, potrzebuję. Dostarczę ci jakiś kamień. Dostarczę ci tak. To wspaniale. Nie ratujesz mi życie. Nie ma sprawy. Oto kamień. Oto kamień. Tak, nareszcie. Jakże czekam. No i mamy reputację zwiększoną. Teraz proszę. No i dostaniemy od niego księgę, którą, przez którą właśnie zdobędziemy trochę prastarej magii. Możesz mnie czegoś nauczyć? Możesz mnie. Tak, przez tu. Ale wszystko na nic. Znam teorię. Okej, dobra. Prostara wiedza. Jak walki kosturem, posługiwania się kosturem, magiczny kostur, lekkich pancerzy, dobra. To nie dla mnie, jestem paladynem. Okej. Przeczytajmy tą książkę już, tak po prostu. Dobra. O, 12 do prostarej wiedzy. Słuchajcie, ile mam tej prostarej wiedzy? Gdzie ona jest? 54. No dobra, będzie trochę. Ładnie, 66 prastarej wiedzy, subcio. Okej. Jup, lecimy na dół. Dobra, pójdziemy teraz tutaj do tego. Jest ten paladyn tu? Nie ma go. Nie, na razie jeszcze, kurde, właśnie. Na razie jeszcze nie będę wydawać na życie, bo chciałbym się nauczyć umiejętności zabić orka. A tutaj chcę mam save'a, bo próbowałem, no, dograć później, ale niestety musiałem kończyć, tak. Oj, zaraz będzie, no, będzie zaraz 800 save'ów, subcio. Dobra. Tu chyba był gdzieś ten paladyn, mi się tak wydaje tylko. Jak go nie było w kaplicy, to gdzieś tu był. Zaraz tu spadniemy, poza tym na dół. Tu jest ta, tu jest to wejście. Jak ja tu nie lubię, tak może powiedzieć, no ponuro jest. Dobra, przeżyjemy. Przeżyjemy na lajcie, dobra. Jup. O, nawet jakoś nam uszło. Muszę powiedzieć, tak, przeczytajmy, dowiedzmy się czegoś. Ale niektórzy spośród koczowników. Tak, to jest tam Akasze księga. I lud koczowników podzielił się na dwie części. Ci, którzy podążyli za Inosem, wznieśli wspaniałe świątynie i stali się ludem Warantu. A berło zostało symbolem ich władzy. Okej, dobra. Teraz kufer, zajmijmy się, zaplądrowanie, o, stara skrzynia, ładnie, może będzie coś ciekawego. O, dobra, pierścień magii, sztabka magicznej rudy, teleport do klasztoru, amulety druida, do sił życiowej, odporność na choroby. Wytrzymało się mam, okej. O, fajnie, bardzo fajnie, dobra, ruszam już na górę. To wszystko, czego chciałem się dowiedzieć tutaj. Zdobyłem tepa do klasztoru. No i teraz spróbuję się spotkać z tym paladynem, jeżeli będzie. O kurde, a tak, to będzie teraz to. Nie, jeszcze to nie to przejście. Głupie. Gdzie nic nie widać. O, tu jest to przejście. Wykute w kamieniu, okej. Okay. Dawaj, Bezi. Okej, okay. Już chyba jesteśmy na górze. Tak, jesteśmy. Dosyć szybko poszło. No. Ładnie robi się poranek, subcio. O, był troszeczkę, może powiedzieć, podkład zmertany.
Dobra, zapiszmy. A jeszcze 3 save'y i będzie 800. No, będzie 800 save'ów, dobra. Jestem paladyn, to jest ciekawe. Tak, chcę się z nim spotkać. Może on ma puchar. Dobra, prędzej czy później go spotkam. Okej, okay, to ruszmy teraz do Miltena, tak. Może czekajcie, czekajcie. Do góry idźmy, zobaczmy, czy coś tu jest. Tu jest, może powiedzieć, postelunek taki. No dosyć, może powiedzieć, skromny, ale miły. Okej, okay, ruszmy się do góry. Stój! Nikt nie ma... Nikt, kto nie otrzymał upowa... Muszę zobaczyć się z Miltenem. Muszę się... Nie wolno mi... To bardzo ważne. No dobrze. Ale ty strażnik, ale okej, okej. Tutaj jest to sanktuarium, gdzie tak, wykonamy wolę Inosa, tak, bo nasza jest taka rola, zbawić ludzkość, raczej no, wygrać wojnę i zbawić ludzkość, ludzkość też. No i Inos właśnie się objawiał tutaj tym ludziom i oni za to mu znieśli świątynię przepiękną, o, Milton. Jesteś wreszcie. Zastanawiałem się, kiedy się pojawi. Oczekiwałeś mnie? Oczekiwałeś mnie. Masz tak. Może tu dojść do wielkich rzeczy? W takim razie nie mogłeś być daleko. No. Co się tu stało? Przemierzę, nie kurde, wiem, cały świat i kontynenty. Jesteś, wierzę, że faktycznie do czegoś dojdzie. Kiedyś Inos zstąpił tutaj na naszą ziemię. No. Być może czekał właśnie na ciebie. Może tak, to możliwe. To możliwe. Nie, tak naprawdę. Jesteś ważniejszy, niż mi się wydawało. Pomyśl tylko o wszystkim. Śniący, smog, to nie były przypadki. No, a może co? Tak. Przeznaczenie. Los uznał, że jesteś tym, który zmieni świat. No. Dobra, jak się tu dostałeś? Jak dostałeś? Z paladynem Olivier. Tylko gdzie ten paladyn jest? Spotkałem go w Myrtanie. Opowiedział, więc się do niego przyłączył. Być może bez niego by mi się nie udało. No. Udało ci się odnaleźć magię? Tak. Inos pozwoli... A to ci? Chcesz, mogę cię z... Ciekawe. Tyle zaklęć, że szkoda gadać. Dobra, co mam zrobić? Co mam zrobić? Dopóki jednak nie wpadniesz na jakiś pomysł, możesz pomóc mi w od... Jeden już ma. Teraz trzeba się zająć. Dobra, gdzie mam znaleźć? No okej, okay, właśnie tak. Wysłaliśmy kilku paladynów i paru naszych braci. Znajdź. Może zdawali się już czegoś dowiedzieć. Rozumiem. Okej, okay, czyli paladyni zostali wysłani, tak, siła bojowa, prawdopodobnie tak, tu byli wcześniej i wysłali ich. No dobra. Opowiedz mi więcej. Jeden będzie na warancie, nie będzie mu to się za bardzo podobać. Możemy je wykorzystać do przywrócenia magii paladynów. Puchary stworzyli pierwsi spośród paladynów. W tej jaskini, w oczyszczającym ogniu Inosa, wlano w nie potężną magię. A to ci ciekawe. Paladyn, który napił się z takiego pucharu, dostawał tak wielki zastrzyk mocy Inosa. No, ładnie, ładnie. Nawet to jednak było dawno temu. Przez lata moc pucharów słabła, aż z czasem o niej zapomniano. Jej funkcję przejęła magia. To się nazywa pech. Ich moc jest teraz uśpiona, ale wciąż właśnie tutaj możemy przywrócić im dach. A jak chcesz przywrócić moc ognistych pucharów? Gdy już zbierzemy wszystkie 12 pucharów, musimy wrzucić je do świętego. Czyli obok. Tutaj. A potem? Potem przepełniamy. No. Weź mój odszukaj pozostałe. Dobra, no to teraz dowiedzmy się, czy coś tu jest ciekawego. Nie ciekawe. Dobra, czyli Milton nie czytał nic ciekawego, zapiszę. Spróbuję znaleźć jeszcze, no chwilę poczekać i znaleźć może tylko paladyna, pokręcę się. Ale jak go nie będzie, to prędzej czy później przyjdę u Amtepa do klasztoru. Ale prawdopodobnie tak będę musiał z buta iść, bo mam Wery z guru, moje kochane. Dobra, ile mam ognistych pucharów po pierwsze? Złoty kielich, to nie to na pewno. Tu gdzie się widziałem. Cholera, nie łapię się w tych numerkach 5 chyba. Nie łapię się za cholerę w tych numerkach. Piątka i trójka jest taka sama dla mnie. Dobra, może to dominie, jak Oliver da nam puchar. Ciekawe, czy właśnie Oliver ma, bo jak tak sobie bardzo nie pamiętam, że Oliver ma ten puchar, czy nie? Kurde, nie pamiętam. Możemy tak powiedzieć. Dobra, poszukajmy go.
tu go nie ma, nie ma, nie ma. Tak, nie ma. Oni tam sobie budują i takie inne rzeczy. Tu on sprząta już. Też się cieszę. Jest, mam cię. No, z tobą też, ale ładny pancerz masz. Co tu robisz? Modlę się za siebie, za mnie brać. Wielu paladynów odwróciło się od nosu, ale nie ty. Nam jedynie sprawdzian. Mhm. Sprawdzian wiary i determinacji. Zdam go z pomocą nosu. A to ci. Nauczysz mnie czegoś? Jestem doskonały. Nauczysz mnie walki? O, fajnie, mam tu mistrza walki mieczem, fajnie. Nauczył mnie silnego parowania ciosów tarczą. Ładnie. Widzę, że będę miał fajnego nauczyciela tutaj. Tak. Dobra, zapiszmy. Tak, no i to będzie właśnie tak koniec 55. części Zagrajmy w Gothic 3. Jak co, dzięki za oglądanie ludziska. Nara.